A teraz dzieciom mówię dobranoc i zapraszam nieco starszych. Bowiem w piątek w Muzeum Regionalnym im. Marcina Rożka odbyło się spotkanie Wąszyńskiego Towarzystwa Kultury. Spotkanie to było połączone ze zwiedzaniem wystawy malarstwa wąszyńskiego plastyka Marka Suterskiego. Więc mam zaszczyt i przyjemność powitać i członków Wąszyńskiego Towarzystwa Kultury i wszystkich sympatyków. I mimo, że już jest 5 minut po 17, nie będziemy już dłużej czekać, tylko zaczynamy nasze takie spotkanie. W programie działalności tego towarzystwa, które przeżywa tak samo kryzys jak wszystkie inne towarzystwa, zwłaszcza towarzystwa społeczne typu kulturalnego, jest brak środków finansowych na dalszą działalność, jak i zmalało zainteresowanie w ostatnim czasie w ogóle tą działalnością taką społeczną. Niedawno był sejmik kulturalny, jednoczący wszystkie towarzystwa regionalne województwa zielonogórskiego i postanowiono, że po 35 latach istnienia Lubuskiego Towarzystwa Kultury zostaje ta federacja rozwiązana. Była to federacja, ponieważ wszystkie towarzystwa miejscowe, jak Wolsztyńskie Towarzystwo Kultury, czy Towarzystwo Przyjaźni Świebodzina, czy jeszcze jakieś inne towarzystwo, było na zasadzie dobrowolności, było członkiem tej federacji. To nie była jakaś organizacja przymusowa. Z braku środków pieniężnych ze strony Urzędu Wojewódzkiego, gdzie przedtem były duże środki kładzone, bo prowadzono nawet i działalność wydawniczą, teraz postanowiono, że będzie rozwiązane. Więc taką okrągłą datę 35-lecia Lubuskie Towarzystwo Kulturalne jako ta federacja przestaje istnieć. Natomiast towarzystwa lokalne działają nadal, no i my też postanowiliśmy działać, chociaż w ograniczonych ramach. Chcielibyśmy w ciągu roku dokonywać takiego jakby otwartego zebrania, to, że oprócz członków towarzystwa będą jeszcze proszeni ludzie, którym no, kultura jest bliska i droga. I pierwsze takie spotkanie poświęcone omówieniu architektury Wolsztyna i okolicy wygłosi magister historii sztuki Piotr Krajewski. Drugie takie spotkanie byłoby w miesiącu październiku albo listopadzie w oparciu o Wolsztyński Dom Kultury, gdzie dyrektor znowu będzie przedstawiał działalność tego, plastycznej sekcji i rzeźbiarskiej, a w przyszłym roku, luty, marzec, trzecie takie spotkanie byłoby w bibliotece i tematyka byłaby taka Wolsztyn i Wolsztynianie w literaturze. Obojętnie czy to literaturze, literatura naukowa, czy to będzie literatura beletrystyczna, czy pamiętnikarska. To by były takie trzy na zewnątrz kierunki działania. Oprócz tego są jeszcze propozycje co do działania wewnątrz tego i oprócz tych spraw organizacyjnych chcemy jeszcze opracować powstanie wielkopolskie, które już jest na ukończeniu, a potem sylwetki Wolsztynian. Część zaczął opracowywać nieżyjący już pan Wiktor Hajdu. Dalej chcemy to pociągnąć i potem wydać jako osobne wydawnictwo, też w formie może broszurowej. Są mi również propozycje, by stworzyć taki folder czy album pamiątek tutaj w Olsztyna, wykorzystując naszych fotografików. To tak z grubsza jako tytułem wstępu. Poproszę pana magistra Krajewskiego. Proszę państwa, żyjąc w XX wieku i zajmując się historią sztuki, przede wszystkim żyjemy w kontekście wizualnym tego, co zostało stworzone, a powstało w wieku XIX. I dla badacza, dla historyka sztuki tego okresu, zajmowanie się problemem architektury wymaga pewnego rozdzielenia. Inaczej będzie wyglądać architektura miejska z innymi problemami, ponieważ spotkamy się w omawianiu struktury budowlanej miast
rozwijających się w XIX wieku z tytułu ich, z tytułu urzędniczej formy i urzędniczej funkcji tej architektury. Inaczej będzie wyglądała architektura sakralna, nawiązująca do określonych wzorców formalnych, wzorców przede wszystkim dotyczących kształtowania przestrzeni, a inaczej będzie wyglądała architektura rezydencjonalna. Ja proponuję, aby na tym dzisiejszym krótkim spotkaniu poświęconemu zagadnieniom architektury ziemi łocznińskiej zająć się architekturą nie naszego miasta, ale architekturą terenu i to tylko i wyłącznie dzisiaj architekturą rezydencjonalną z wyodrębnionymi problemami dotyczącymi ich formy, treści ideowych i przyczyn powstania. Jak już podkreślałem, niezaprzeczalnie żyjemy w kontekście XIX wieku i w dużej części czytana przez nas literatura otaczające nas budownictwo, większość spiżowych monumentów, które widzi mieszkaniec przeciętnego małego europejskiego miasta, jest produktem ubiegłego wieku. Jest rzeczą oczywistą i dlatego nie artykułujemy faktu nieustannego kontaktu z myślą, wrażliwością bliską ludziom żyjącym w tych czasach. Ciągłość zjawisk społecznych i kulturowych zapoczątkowanych w tamtym stuleciu czyni tradycję tamtych czasów nieustannie żywą. I to w stopniu niespółmiernie większym niż aktualność wszystkich poprzednich dużych okresów historycznych, czy to baroku, czy sztuki renesansu. Na ideach i formach artystycznych wytworzonych właśnie w XIX wieku. Podejmując próbę omówienia tego okresu, my, po prostu historycy sztuki, napotykamy na określone trudności, które z jednej strony spowodowane są dużą ilością zachowanych dzieł i materiału źródłowego, ale przede wszystkim wynikają z braku precyzyjnego aparatu pojęciowego. Pojęć w rozwijającej się historii sztuki, jak przemiana historyczna, jak pojęcie struktury czy stylu właściwego danej epoce historycznej, które wykształciły się w XIX wieku w dobie rozwoju pozytywistycznych nauk, dla badania sztuki tego okresu, dla badania sztuki XIX wieku, dzisiaj wydaje się być mało przydatne. Dlatego też, mówiąc o XIX-wiecznych realizacjach architektonicznych na naszym terenie, proponuję poświęcić uwagę architekturze rezydencjonalnej. Większość omawianych obiektów, swój ostateczny kształt w powiecie wolsztyńskim otrzymała na początku naszego stulecia. Konkretyzację początku XVIII wieku na terenie Wielkopolski, realizację Stanisława Zawadzkiego czy Hilarego Szpilowskiego nawiązują do tradycji wcześniejszej, do tradycji klasycystycznej wykształconej jeszcze w latach 80. XVIII wieku. Po roku 800 coraz częściej na terenie Wielkopolski pojawiają się dzieła nawiązujące do lansowanych w Niemczech wzorców, co powoduje, że architektura pałacowa nie przejmuje ani nie kontynuuje, jak to będzie na terenie Królestwa Polskiego, modelu pałacu wiejskiego z wielkim kolumnowym portykiem na osi fasady, a dąży do kształtowania na tym terenie nowej bryły i nowego wnętrza, pałacu wili. Przykładem tego typu właśnie realizacji na naszym terenie jest pałac we Wroniawach, wzniesiony po 1820 roku dla Stanisława Brel-Platera. Po 1891 roku dobra te sprzedano rodzinie von Hesse-Hessenburg, od której przed 1905 rokiem kupił je Maksymilian Goldschmidt Rothschild, bankier z Frankfurtu nad Menem, dla którego rozbudowano i przebudowano ten obiekt na okazały neobarokowy pałac, czyli dla charakterystyczny kostium stylowy XIX wieku, neobarok, jeden z funkcjonujących obok neogotyku, neorenesansu czy neoklasycyzmu, jaki przykład mamy w Parku Wolsztyńskim. Następny z XIX-wiecznych w charakterze pałaców na naszym terenie to pozostający do dziś budowlą tajemniczą pałac w Chorzeminie, koło Wolsztyna. Jego pierwszy badacz, dr Jan Skuratowicz, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Odkrywca tego obiektu przypuszcza, że powstał on około 1910 roku i wybudowany został dla landrata z Grodziska Wielkopolskiego Alfreda Dauma. Pałac w Korzeminie to dwupiętrowy obiekt wznoszący się w niewielkim, małym krajobrazowym parku, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z wieżą w elewacji południowej, z obustronnymi ryzalitami w elewacjach podłużnych, które zwieńczone są bogatymi sterczynowymi szczytami. Układ wnętrz tego obiektu jest na przemian dwu- i trzytraktowy w ryzalitach, dwutraktowych pomiędzy nimi. W elewacji frontowej widocznej od drogi chorzemińskiej między ryzalitami budowano trójarkadową loggię podtrzymującą taras drugiego piętra, do której prowadzą okazałe wachlarzowate schody. W obiekcie tym uderza przede wszystkim bogata masferkowa dekoracja, czerwona, ciemna, glazurowana cegła, kształtowana w różnoraki sposób. Doktor Jan Skuratowicz zauważał, że charakter neogotyku reprezentowany przez Pałac Korzemiński znamienny był przede wszystkim dla gmachów użyteczności publicznej i kościołów. Rzadziej ten typ neogotyku występował w kamienicach mieszczańskich, a bardzo rzadko był stosowany w architekturze rezydencji wiejskich, jaką był właśnie Pałac Korzemiński. I w tym leży interesujący problem realizacji tego obiektu, który w formach stylowych w sposób bezpośredni nawiązuje do późnogotyckiej architektury polskiego niżu bałtyckiego. Ten mieszczański i nawiązujący do budynków użyteczności publicznych charakter dekoracji tego obiektu tłumaczyć można funkcją, jaką pełnił mecenat, który powołał ten obiekt do istnienia, Alfred Daum, jego funkcją państwową. Ale jest to tłumaczenie jedno z wielu możliwych do przyjęcia, nad którym również można przeprowadzić krytykę. Dlatego, że nie wyjaśnia, jako ten jeden obiekt nie wyjaśnia problemu całościowo widzianego w sferze wizualnej sztuki neogotyckiej na terenie Polski, a jest to obiekt wymieniany w wszystkich opracowaniach dotyczących neogotyku polskiego i architektury rezydencjonalnej XIX wieku. Koncepcja rzutu, koncepcja układu pomieszczeń tego obiektu w realizacji korzenińskiej nie uległa generalnej zmianie. Obiekt położony w wschodniej części parku nad Jeziorem Wolsztyńskim zbudowany został około 1845 roku dla Apolinarego Gajewskiego. W 1911 roku został przebudowany dla Stefana Mycielskiego przez architekta poznańskiego Rogera Sławskiego w neoklasycystycznych formach. Powrócę jeszcze do tego obiektu. Architektura wieku XIX, której przykłady i realizacje z terenu byłego powiatu wolsztyńskiego zostały tu powołane, niemal od momentu jej powstania aż do dziś stawia się zarzuty naśladowania dawnych stylów, pluralizmu stylowego lub braku jakiegokolwiek stylu czy też eklektyzmu. Wszystkie tego typu stwierdzenia, bardzo charakterystyczne dla krytyki sztuki XIX-wiecznej, prowadzą do wniosków o niemocy twórczej, o słabości artystycznej, o chorej epoce, która nie była zdolna do wytworzenia własnego środku wyrazu. Pojęcie stylu jako w miarę jednolitego sposobu wypowiedzi artystycznej, wspólnej twórcom jakiejś epoki, czy też jako manifestacja kultury pewnego okresu jako całości, jako widoma oznaka jej jedności, krystalizowało się od początków XIX wieku, nie tylko jako pojęcie naukowe przystosowane do badań, ale również jako postulat programów artystycznych, jako nadrzędny cel twórczości. Przejawia się to już w podstawowym, choć często intuicyjnym założeniu, że sztuka dobra musi mieć znamiona określonego stylu, stylu określonej epoki, a także musi posiadać widoczne
cechy stylu, jak oryginalność i niepowtarzalność, a także chociażby względną jednolitość. Myślę, że tutaj była bardzo dobra rzecz nawracająca do tego nowego typu angielskiego i równocześnie z tą bazownią do tej świątyni Sybilii, ponieważ ta świątynia Dumania, potem Sybilii w Puławach, stała się zaczątkiem nowoczesnego muzealnictwa, mającego przypominać tą chwalebną przeszłość w okresie, kiedy państwo polskie nie istniało. Tam się od razu nasunęła taka pewna refleksja, że twórczynią tego zespołu pałacowego w Puławach, zespołu pałacowego parkowego, była Izabela Czartoryska z domu Niemka, z Flemingów. Flemingowie potem się spolszyli. Kobieta, która miała bardzo bujny życiorys i co syn, to był innego ojca. Nawet ci potem słynniści na emigracji, to był przecież syn Repnina, ambasadora źle zapisanego w historii Polski, a babką Repnina była znowu oryginalna Tatarka. To ona za te grzechy młodości odpokutowała wspaniale i darujmy jej te grzechy, ponieważ ich wkład, olbrzymi wkład dla kultury, dla podtrzymania polskości jest tak i wielki, że te grzechy stają się coraz na tyle mniejsze. Myślę, że takie właśnie zadanie towarzystwa kultury jest upowszechnianie zabytków w przeszłości, w miarę możliwości chronienia to, co kiedyś powstało na ziemi naszej. I po pierwsze poprzez naszą działalność, nie tylko organizacyjną, że więcej członków, ale poprzez to, że będziemy mieli coraz więcej sympatyków i poprzez publikowanie. Czy nie byłoby słusznym, żeby, jeżeli będą następne jeszcze takie prelekcje, no to myślę o poszerzeniu o dalsze pałace z byłego powiatu wolszyńskiego, potem o poszerzeniu tej budownictwa architektury sakralnej. I gdyby to zostało poparte jeszcze fotografią i też miejscowego fotografa, mającego dobre osiągnięcia w fotografii artystycznej, pana Jerzego właśnie, to wtedy chyba znajdą się w mieście środki, żeby to wydać jako taki album zabytki architektury, w ogóle jako sztuki. Wolszczyzna i okolicy, żeby nie drażnić, że jeszcze że nawracamy do powiatu, chociaż powiat ma postęp w najbliższym czasie, ale w innych granicach. Granice będzie nie podobne. Europa to jest granica. Strategiczne punkty.